Cześć! Dzisiaj ponownie gościmy w Dąbrowie Górniczej w Muzeum Miejskim Sztygarka. Rzeczywistość wymusiła na nas drobną korektę planów i przyspieszenie materiału o topasie. Zadecydowały powody prozaiczne i o dziwo nie był to koronawirus. Po prostu muzeum podjęło decyzję o wymianie tego transportera za nadający się do remontu pojazd WZT-2 i jest to ostatni moment, kiedy możemy nakręcić materiał właśnie o tym pojeździe. Serdecznie zapraszam. Gwałtowna motoryzacja Armii Radzieckiej po II wojnie światowej doprowadziła do powstania szeregu nowych konstrukcji transporterów opancerzonych. W ten sposób powstały m.in. właśnie BTR-152 oraz BTR-40. Pojazdy te jednak nie do końca satysfakcjonowały radzieckie dowództwo. Dlatego od nowej generacji transporterów opancerzonych oczekiwano zdecydowanie lepszych własności terenowych oraz zdolności do pokonywania przeszkód wodnych. W lutym 1950 roku w Czelabińsku powstał prototyp nowego czołgu lekkiego, który otrzymał oznaczenie Obiekt 740 i ostatecznie stał się pierwowzorem czołgu lekkiego PT-76. Pierwsze próby nowego pojazdu wypadły na tyle zadowalająco, że radzieckie dowództwo postanowiło na bazie jego podwozia skonstruować nowy gąsienicowy transporter opancerzony. Do inżynierów Szczelabińska dołączyła grupa inżynierów z zakładów mechanicznych w Leningradzie, dzięki czemu były możliwe prace równoległe nad obiema konstrukcjami. Nowy transporter otrzymał oznaczenie Obiekt 750. Prace nad nowym pojazdem rozpoczęto w kwietniu 1950 roku, a prototyp był już gotowy do prób we wrześniu tego roku. Pierwsze jednak jego próby były nieudane ze względu na awarię silnika, a kolejne, zakończone sukcesem, odbyły się rok później. W 1952 roku w październiku również sukcesem zakończono próby państwowe, a nowy pojazd przyjęto do uzbrojenia w styczniu 1954 roku i otrzymał on oznaczenie BTR-50P. Pierwsze serie nowego transportera miały odkryty przedział bojowy. Jednak już w 1958 roku do produkcji wszedł wariant BTR-50PK, który dysponował dachem nad tym przedziałem, a w związku z tym był on również przystosowany do funkcjonowania tego pojazdu w realiach pola walki, gdzie użyto broni masowego rażenia. Mimo wszystko BTR-50P nie zrobił oszałamiającej kariery w Armii Radzieckiej. Było to spowodowane faktem, że radzieckie dowództwo oczekiwało na wyniki prac nad nowymi, przełomowymi konstrukcjami, których efektem było powstanie pojazdów BTR-60 oraz BMP-1. Nie przeszkodziło to jednak BTR-owi 50P w karierze międzynarodowej. Stał się on obiektem szerokiego eksportu do państw Układu Warszawskiego oraz sojuszników rozsianych po całym świecie. Nową generację transporterów opancerzonych piechoty postanowiła wprowadzić również do służby Armia Czechosłowacka. Dlatego rozpoczęto pracę nad dwoma rodzinami pojazdów – kołowych oraz gąsienicowych. Efektem prac nad pojazdami kołowymi było wprowadzenie do służby znanego również w Polsce Scotta. Ale prace nad pojazdem gąsienicowym zaliczyły pewne problemy. Wykorzystali to Rosjanie, którzy doprowadzili do kasacji czeskiego programu i wciśnięcia im licencji na BTR-50P. Czesi BTR-a postanowili zmodernizować i w ten sposób powstał topas. Pierwotnie do produkcji miała trafić wersja BTR-50P, jednak Rosjanie opóźniali transfer dokumentów, przez co ostatecznie do Czechosłowacji trafiła pełna dokumentacja wariantu BTR-50PK. Czesi postanowili poprawić walory terenowe pojazdu, dodatkowo zwiększyć jego siłę ognia oraz zdolność przetrwania na polu walki, gdy użyto by broni masowego rażenia.
tego wszystkiego postanowiono dokonać bez zmiany generalnych wymiarów pojazdu. Podstawowym wariantem produkcyjnym był OT-62A, który był bazową wersją transportera bez stałego uzbrojenia. Część z nich przebudowano na ambulanse bez zmiany oznaczenia. OT-62B był pojazdem wyposażonym w znajdującą się nad stanowiskiem trzeciego członka załogi wieżę, która posiadała karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz montowany na zewnątrz po jej prawej stronie 82 mm granatnik przeciwpancerny T-21. O ile z granatnika można było strzelać z wnętrza pojazdu, o tyle aby go przeładować, działonowy musiał wychylić się z włazu i dokonać tego działania ręcznie. Nie było to ani proste, zwłaszcza w trakcie jazdy pojazdu w terenie, ani bezpieczne w warunkach bojowych. Część pojazdów dostosowano do transportu ciągnionego działa bezodrzutowego wzór 59 kalibru 82 mm. Działo było przewożone na górnej płycie pancerza nad silnikiem. Istniała możliwość prowadzenia ognia z przewożonego w ten sposób działa. Takie wozy otrzymały oznaczenie OT-62D. OT-62R2 to wariant stworzony jako wóz dowodzenia dla szczebla taktycznego. Posiadał wieżyczkę analogiczną do wariantu B, jednak pozbawioną granatnika przeciwpancernego. Przestrzeń dla desantu wykorzystano do zapewnienia pracy oficerom. W jej centrum umieszczono niewielki stolik do prac sztabowych. Dodano również 4 dodatkowe radiostacje. By zapewnić pracę elektroniki na postoju, na górnej, tylnej płycie pancerza, po jej prawej stronie nad silnikiem, umieszczono generator prądotwórczy. Wdrożono do produkcji również wariant R2M, który posiadał zmodernizowane wyposażenie radiowe. OT-62R3MT to kolejny wariant wozu dowodzenia szczebla pułk dywizja. Od wcześniejszego różni się likwidacją wieżyczki z uzbrojeniem, umieszczeniem drugiego włazu dla członka załogi nad stanowiskiem kierowcy oraz przeniesieniem generatora prądotwórczego na lewą stronę pojazdu. Posiadał oczywiście inny zestaw środków łączności. Powstał również wariant R4M, który posiadał dodatkowy generator na lewej burcie. DTP-62 to wariant wozu zabezpieczenia technicznego wyposażony w składany żuraw o udźwigu 1000 kg. W położeniu marszowym, złożony, był przewożony na tylnej górnej płycie kadłuba. W położeniu roboczym montowano go z przodu pojazdu. Wóz był wyposażony w zestaw narzędzi umożliwiających wykonanie podstawowych napraw polowych. Czesi nie byli do końca zadowoleni z uzbrojenia nowego transportera. Zastrzeżenia dotyczyły zwłaszcza zdolności zwalczania pojazdów opancerzonych. Dlatego prowadzono pracę nad wyposażeniem wozów w silniejsze uzbrojenie. Ich efektem było m.in. powstanie eksperymentalnego pojazdu OT-62 Wydra 1, który został wyposażony w skonstruowany na bazie 23 mm działka NS-23 WKM o kalibrze 19 mm, dla którego stworzono nową amunicję 19x115 Wydra 1. Transportery OT-62 zostały zakupione przez Wojsko Polskie. Jednak w umowie zastrzeżono, że kupujący będzie mógł dokonywać dowolnych modernizacji pojazdu bez zgody sprzedającego. Wozy zakupiono w wariancie standardowym, czyli OT-62A. W Polsce używano dla nich nazwy Topaz. Pojazdy z założenia miały stanowić podstawowy środek transportu dla żołnierzy sformowanej w 1963 roku 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej. I tam też trafiły pierwsze pojazdy na początku 1965 roku. Właściwie wraz z zakupem nowych transporterów podjęto pracę nad ich uzbrojeniem. Prowadziła je Wojskowa Akademia Techniczna, która zdecydowała o użyciu na nowych transporterach wieży znanej z kołowego transportera opancerzonego SCOT-2 AP. Była to wieża, która była uzbrojona w wielokalibrowy karabin maszynowy KPWT kalibru 14,5 mm, z którym był sprzężony karabin PKT kalibru 7,62 mm, oba przystosowane do prowadzenia ognia przeciwlotniczego. Na Topasie zdecydowano się osadzić zmodernizowany jej wariant, który posiadał lepszą wentylację, a kąt podniesienia broni wynosił 78 stopni. Montaż wieży wymusił zmiany w przedziale desantowym. Po pierwsze, zmniejszeniu uległa liczba przewożonych żołnierzy z 16 do 12. Po drugie, przeniesiono drzwi desantu, które w tym momencie znajdowały się po bokach wieży. Część transporterów została przystosowana do przewozu plutonu moździerzy. Ich obsługa, licząca 8 osób wraz z amunicją, przewożona była w środku pojazdu. Natomiast same lufy moździerzy
mocowane na specjalnych uchwytach po obu stronach kadłuba, były przewożone na zewnątrz. Dodatkowo w polskim wariancie zastosowano montaż dodatkowych zapasowych zbiorników paliwa z tyłu. Tam też znajdowały się dwie świece przeznaczone do stawiania zasłony dymnej, a także zamontowano specjalny komin, który miał chronić układ filtrowentylacyjny przed zalewaniem go przez fale morskie. Tak zmodernizowany pojazd oznaczony został jako Topaz 2AP. Na bazie podstawowego Topasa polscy inżynierowie skonstruowali własny wariant wozu zabezpieczenia technicznego pod nazwą WPT Topaz. Został on wyposażony w składany żuraw o udźwigu do 1000 kg. Był on możliwy do montażu w różnych miejscach pojazdu. Dodatkowo posiadał elektryczną wyciągarkę o udźwigu 2,5 tony oraz zestaw narzędzi i części umożliwiających dokonanie napraw polowych topasów oraz czołgów PT-76. WPT Topaz był uzbrojony w umieszczony na obrotnicy i osłonięty płytami pancernymi KM kalibru 7,62 mm. Co ciekawe, wóz ten był również przygotowany do ewakuacji pojazdów znajdujących się w wodzie. W tym celu został wyposażony w rzutkę liny. Pojazd ma klasyczny układ konstrukcyjny z przedziałem kierowania z przodu, bojowym w środku i napędowym z tyłu. Wykonany jest ze spawanych walcowanych płyt pancernych o grubości od 5 do 15 mm, a jego kształt podyktowany jest nade wszystkim chęcią uzyskania jak największej wyporności, a nie ochroną balistyczną pojazdu. Na przedniej płycie pancerza znajdował się jednoczęściowy składany falochron, którego niestety tutaj nie ma. Cechą charakterystyczną Topasa to wyrastająca niejako ponad obrys kadłuba nadbudówka. W niej, w centralnej części, na osi wzdłużnej pojazdu, znajduje się jednoczęściowy właz kierowcy, który w sytuacji niebojowej mógł prowadzić pojazd przy otwartym włazie. Natomiast w sytuacji bojowej miał do wykorzystania trzy nieruchome peryskopy znajdujące się poniżej włazu oraz jeden peryskop na włazie, który mógł być wymieniony na urządzenie noktowizyjne. Ten trzeci, znajdujący się we włazie peryskop, odgrywał podstawową rolę w kierowaniu pojazdu w momencie, kiedy falochron oczywiście był podniesiony. Dwa charakterystyczne elementy znajdujące się na przedniej płycie nadbudówki to nieruchome wieżyczki pancerne, każda z nich wyposażona w trzy nieruchome peryskopy. To taka cecha charakterystyczna, która pozwala nam odróżnić Topasa od BTR-a 50P. Przy czym zwróćmy uwagę na to, że w Topasie obie wieżyczki mają różny kształt i różny rozmiar. W jednym z radzieckich wariantów w wozie dowodzenia BTR-50PU również zastosowano drugą wieżyczkę, tą lewą. Przy czym w wariancie radzieckim obie są takich samych rozmiarów. Przypominam, w Topasie te rozmiary są różne. Po prawej stronie pojazdu zasiada dowódca transportera. W lewej wieżyczce zasiada, w zależności od wariantu, w polskim wariancie dowódca desantu, w podstawowym wariancie czechosłowackim żołnierz obsługujący znajdujący się w wieżyczce karabin maszynowy. W Topasie 2AP dwie wieżyczki zwieńczone są jednoczęściowymi włazami, na których znajdują się ruchome dookólne przyrządy obserwacyjne, które można zamienić na przyrządy noktowizyjne. Opracowana w VAT wieża ma kształt ściętego stożka. Jest uzbrojona, jak już wspominaliśmy, WKM kalibru 14,5 mm z zapasem amunicji 500 sztuk i sprzężony z nim KM 7,62 z zapasem amunicji 2000 sztuk. Do celowania obu karabinów używano przegubowego celownika optycznego szerokokątnego. Jarzmo broni można było poruszać w zakresie wychyleń od minus 5 do plus 78 stopni, co umożliwiało prowadzenie ognia przeciwlotniczego. Uzbrojenie nie posiadało żadnego systemu stabilizacji, a wieża wraz z karabinami była obracana przez strzelca ręcznie. Podwozie to 6 par amortyzowanych na wałkach skrętnych kół, które, co ważne, są hermetyczne i puste w środku, a wszystko po to, żeby zwiększyć wyporność transportera. Koło napędowe znajduje się z tyłu, a koło napinające z przodu pojazdu.
Napęd transportera stanowił silnik PV-6 o pojemności 19,1 litra, który stanowił połówkę dobrze znanego z czołgu T-54 silnika W-54. Ten jednak silnik został wzbogacony przez czeskich inżynierów o turbosprężarkę, która spowodowała podniesienie mocy do 300 koni mechanicznych. Oprócz tego Czesi podjęli decyzję o wymianie przestarzałego układu transmisji, który znajdował się w oryginalnym BTR-50P, a pochodził z radzieckiego T-34, i zamontowano w nim czeską konstrukcję, która, co ciekawe, wzorowana była na układzie transmisji z niemieckiej Pantery. Napęd topasa w wodzie zapewniają dwa pędniki strugowodne. Na tylnej płycie pancerza możemy zaobserwować dwa wyloty wody z dyfuzorów zasłaniane pancernymi przesłonami. O tym, jak szczegółowo działa napęd strugowodny, możecie dowiedzieć się w odcinku o PT-76. W dnie pojazdu, na który składają się dwa zespawane arkusze blachy stalowej, oprócz włazu ewakuacyjnego załogi znajdują się dwa wloty wody dla pędników strugowodnych. Jedynym producentem topasów była Czechosłowacja, gdzie ich wytwarzanie trwało od 1933 do 1972 roku. W tym przedziale czasu wyprodukowano ponad 2600 pojazdów, z czego na wyposażenie armii czechosłowackiej weszło ponad 850. Wozy te były dość szeroko eksportowane. Trafiły do Algierii, Angolii, Bułgarii, Egiptu, Indii, Iranu, Iraku, Libii, Libanu, Maroka, wspomnianej już Polski, Sudanu i Syrii. Jako pojazdów zdobycznych używał ich Izrael. W Wojsku Polskim topasy były operacyjnie używane jedynie przez 7. Dywizję Desantową. Stanowiły w niej podstawowy środek transportu dla żołnierzy tej jednostki. Formacja ta była na wskroś ofensywna i jej podstawowym zadaniem w wypadku wojny z NATO było wykonanie desantu na terenach duńskich. Wraz z rozwiązaniem Układu Warszawskiego jednostka w efekcie decyzji politycznej została rozwiązana i przekształcona w strukturę o charakterze defensywnym, czyli 7. Brygadę Obrony Wybrzeża. W związku ze zmianą zadań jednostki topasy zostały uznane za sprzęt zbędny i wycofano je ze służby w 1994 roku. W 1968 roku Irak podjął decyzję o zakupie transporterów OT-62. W ramach dwóch kontraktów sprowadzono łącznie ponad 800 transporterów. Wozy te były użytkowane w wojnie iracko-irańskiej 1980-1988 oraz w obu konfliktach w Zatoce Perskiej w 1991 oraz w 2004 roku. W Iraku podjęto próbę modernizacji pojazdu, montując na nim wieżę z brazylijskiego samochodu EE-9 Cascavel, uzbrojoną w belgijską armatę Cockerill MK3 kalibru 90 mm. Najprawdopodobniej w ten sposób zmodernizowano jedynie kilka wozów. Brak jest dokładniejszych danych o tej konstrukcji. Egipt zakupił około 500 transporterów OT-62. Użył ich w wojnie sześciodniowej oraz w wojnie Jom Kippur. W tym drugim konflikcie stanowiły wyposażenie 130 Brygady Amfibijnej, która miała na swoim stanie 72 wozy tego typu. Zadaniem tej dwubatalionowej brygady była przeprawa przez Wielkie Gorzkie Jezioro oraz zajęcie przełęczy Mitla i Gidi, przez które miały nadciągnąć izraelskie odwody. Brygada bez strat własnych przeprawiła się przez jezioro w 30 minut i ruszyła w stronę obu przełęczy. Batalion mający zająć przełęcz Mitla wpadł na zmierzający w przeciwną stronę batalion izraelskich M60. Spotkanie to zakończyło się rozbiciem egipskiej jednostki. Według egipskich źródeł rajd drugiego batalionu na przełęcz Gidi zakończył się sukcesem i doprowadził do znacznego zamieszania na liniach komunikacyjnych przeciwnika. Ostatecznie jednak, na skutek postępów wojsk izraelskich, pozostałości brygady wycofały się na egipski brzeg. W 2012 roku podpisano kontrakt na modernizację 200 sztuk tych pojazdów przez ukraińskiego wykonawcę. W jej ramach miano m.in. dokonać wymiany silników na jednostki o mocy 400 koni mechanicznych. Po wojnach z Arabami w ręce Izraela wpadła pewna ilość topasów. Zdecydowano się ich używać ze względu na doskonałą jakość wykonania. W Izraelu były wyposażone w 2KM kalibru 7,62 mm zamontowane na otwartych stanowiskach znajdujących się na obu wieżyczkach wozu. Czasem, dodatkowo na burtach, montowano po kolejnym KM-ie. Wozy te stanowiły wyposażenie brygad rezerwowych. Używano ich do lat 80., a potem zostały przekazane do Armii Południowego Libanu.
Modernizacja wykonana przez Czechów okazała się być bardzo udana. Polepszeniu uległy wszystkie parametry użytkowe wozu. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia dodania sprężarki do silnika, co spowodowało wyraźne podniesienie mocy oraz wymiana przestarzałego układu transmisji. Poza tym zaletą była duża pojemność wewnątrz przedziału desantowego, pozwalająca zabrać nie tylko znaczny desant, ale również zbudować na tym podwoziu pojazdy dowodzenia. Jako minus można wskazać niewielkie opancerzenie, które chroniło jedynie przed ogniem broni ręcznej oraz odłamkami granatów artyleryjskich. Druga kwestia, która była problematyczna, to sposób opuszczenia pojazdu przez desant. Pierwsze rozwiązanie, czyli przez strop i górne drzwi desantowe, nie gwarantował desantowi pełnego bezpieczeństwa, bo od razu był on narażony na ostrzał przeciwnika. Drugie rozwiązanie, czyli opuszczenie pojazdu przez boczne drzwi, również nie było rozwiązaniem wygodnym, gdyż niewielkie drzwi powodowały, że stosunkowo liczny desant potrzebował naprawdę dużej ilości czasu, aby opuścić pojazd w warunkach bojowych. Było to naprawdę istotne. Problemem pozostawało jednak uzbrojenie. W podstawowym wariancie czechosłowackim OT-62B zamontowany KM nie gwarantował wystarczającego wsparcia dla transportowanych żołnierzy, a ładowanie w warunkach bojowych granatnika przeciwpancernego narażało załogę pojazdu. W wariancie polskim to nie siła ognia była problemem. Pojawienie się wieżyczki z WKM-em na topasie powodowało, że pojazd był bardzo wysoki, co na pewno nie zwiększało jego przetrwania na polu bitwy. Dodatkowo wieża wraz z całym uzbrojeniem była napędzana ręcznie przez obsługującego członka załogi, co również nie gwarantowało wystarczająco szybkiej reakcji w wypadku pojawienia się celu. Dodatkowo jej obrót był ograniczony ewentualnie podniesionymi klapami desantowymi. W wariancie, który służył jako transporter moździerza, problem był troszeczkę inny, ponieważ zgodnie z regulaminem za obsługę tej wieżyczki odpowiadał jeden z działonowych drużyny moździerzowej, a nie specjalny człowiek załogi. Pamiętajmy o tym, że wtedy byli to żołnierze zasadniczej służby wojskowej, a więc poprawne użycie tego rodzaju uzbrojenia przez nieszkolonego do tego żołnierza, bo umówmy się, było mocno problematyczne. Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie wejścia do służby topas był pojazdem nowoczesnym. I ten status utracił dopiero na początku lat 70., kiedy do jednostek weszła nowa generacja transporterów opancerzonych oraz bojowych wozów piechoty. W wypadku Wojska Polskiego nie mogę oprzeć się wrażeniu, że transportery te zostały wycofane zbyt szybko i nie został wykorzystany w pełni ich znaczny potencjał modernizacyjny.